Dniu Edukacji Narodowej oczy wszystkich skierowane były na nauczycieli. Za niezwykle ważną misję, którą wypełniają, podziękował nauczycielom wicemarszałek województwa Piotr Pilch podczas uroczystości w Przemyskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu. Wraz z marszałkiem w obchodach tego święta uczestniczyli m.in. Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki, kurator oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor PCEN Izabela Pyra, a także nauczyciele i pedagodzy z jednostek oświaty, które prowadzi samorząd Podkarpacia. Do podziękowań i gratulacji dołączyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, która podkreśliła, że zawód nauczyciela jest niezmiernie trudny i godny najwyższego szacunku. To na nauczycielu spoczywa budowa relacji uczeń-mistrz, tak, aby młodzi ludzie widzieli w nich wzór do naśladowania. Wicewojewoda podkreśliła, że taka postawa kształtuje światłych obywateli. O nauczycielskiej misji, która od tysiącleci jest społeczną służbą, mówiła w Przemyskim PCEN kurator oświaty Małgorzata Rauch. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, to raczej spotkanie z drugim człowiekiem, któremu chce się przekazać wizję świata i wzorce. Wicemarszałek Piotr Pilch wręczył w Przemyślu nagrody dla 14 pedagogów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Nagrody zostały przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Uroczystość była okazją do zaprezentowania osiągnięć Samorządu Województwa Podkarpackiego na polu edukacji, które przedstawiła Barbara Pelczar-Białek, dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Przemyskie spotkanie uświetnił występ chóru z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przemyślu oraz zespołu muzycznego Duo Sacco.